Gość Wiadomości w Polsce 24. Witam Państwa ponownie i przedstawiam już pierwszych gości, bo tak jak powiedziałam, dzisiaj będzie ich więcej. Starszy brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dobry wieczór. Oraz były rzecznik Paweł Frontczak, który również jest z nami. Bardzo dziękuję, że Pan znalazł dla nas czas, ale zacznijmy może jednak od Warszawy. Tutaj Pan brygadier przyszedł cały w deszczu i prosto z deszczu do nas również, ale te najnowsze informacje, najgroźniejsze, dotyczą jednak południa kraju. Jakie one są? Jakie ma Pan te najnowsze informacje? Najnowsze informacje niestety niepokojące. To będzie kluczowa noc, kluczowy dzień, czyli mówimy o niedzieli. Przyrosty stanu wód w rzekach również będą duże i znaczne i no, wszystko się rozegra właśnie tej nocy. Już teraz mamy ponad 50 rzek, które mają przekroczone stany alarmowe i to znacznie, więc wszędzie tam, gdzie jest rzeka, gdzie jest skupisko ludzi, jest ryzyko podtopień, jest ryzyko tego, że gdzieś będą wały na przykład przeciekały, czy nagle będzie wezbranie i może podtapiać budynki, może podtapiać piwnice, garaże czy duże powierzchnie. Do tego jesteśmy przygotowani w tym sensie, że wytypowaliśmy już sobie z dużym wyprzedzeniem miejsca czy miejscowości, gdzie może być taka najtrudniejsza sytuacja. I to były te trzy powiaty w województwie opolskim, czyli Nysa, Głubczyce i Głuchołazy, tak, i jeszcze województwo dolnośląskie, czyli powiat kłodzki i wałbrzyski, to są te najbardziej newralgiczne, to tam będzie największa suma opadu, bo za dobę czy za dwie doby to będzie nawet 200 litrów na metr kwadratowy, więc to są co najmniej dwie lub nawet trzy normy miesięczne, co oznacza, że ziemia po prostu tej wody nie przyjmuje. Koryta rzek są wypełnione już na maksimum, tak, już one wiele więcej nie wytrzymają, dlatego też tutaj będzie bardzo ważna ta koncentracja i ta determinacja wszystkich i Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, zarządzania kryzysowego, też miejscowej ludności, która nas wspiera. Stąd też apelujemy o to, żeby nie przeszkadzać, tak, żeby nie podchodzić zbyt blisko koryta rzeki, żeby tutaj nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe czy jakiś inny sposób nie przeszkadzać, bo to może spowodować po prostu utrudnienia i pewien chaos. Nie mamy wielu takich sytuacji, ale też pamiętajmy, że na pewno będzie dochodziło, to możemy powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, graniczącą z pewnością, że będzie dochodziło do podtopień. Już teraz mamy kilka takich miejscowości: Mory, Lądek-Zdrój, mamy Głubczyce. Tu już są ewakuacje. To nie są na masową skalę, ale jednak te pojedyncze domy czy grupy domów, mieszkańcy są proszeni o to, żeby w sposób spokojny, zorganizowany, tak, z dużym wyprzedzeniem, żeby ewakuować się do wyznaczonych miejsc. Tak. Te miejsca są bezpieczne, to jest tylko tymczasowe, chwilowe i też podpowiadamy, przypominamy i mówimy o tym, że to dobytek pozostawiony będzie bezpieczny. Tam jest policjant, tam są patrole, tam są też strażacy, więc, bo to jest ta największa obawa ludzi, którzy opuszczają swoje bezpieczne miejsce, jakim jest dom. Ja też nie chciałbym opuścić takiej sytuacji, bo to jest sytuacja ekstremalna i bardzo stresująca, frustrująca, ale jednak ten głos służb powinien być słyszalny, wsłuchujmy się w niego, bo my chcemy jak najlepiej dla tej ludności. To nie jest jakiś nakaz, to nie jest nagły alarm, tak? Tylko z tak dużym wyprzedzeniem to planujemy, że to jest co najmniej kilka godzin, a być może nawet kilkanaście. To jest po prostu bezpieczeństwo, bezpieczeństwo nas wszystkich i tak rzeczywiście wspieramy te apele, żeby traktować poważnie je właśnie. Przenieśmy się do naszego gościa, który jest z nami na łączeniu. Dla nas wszystkim takim punktem odniesienia jest rok 97 i pamiętna powódź tysiąclecia. Co się zmieniło w prognozowaniu, w modelowaniu, w przewidywaniu takich sytuacji? Sądzę, że nie tylko po 1997 roku wyciągnęliśmy wnioski, ale również po powodziach majowej i czerwcowej w roku 2010. Przede wszystkim powstało wiele budowli hydrotechnicznych, zbiorników retencyjnych. Odbudowano i zbudowano na nowo wiele wałów przeciwpowodziowych. To wszystko, co jest na co dzień i działa na rzecz bezpieczeństwa. Oczywiście są określone modele matematyczne, które są w dyspozycji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z których również
korzysta Państwa Straż Pożarna w takich sytuacjach, jak chociażby od kilku dni. Biorąc pod uwagę określony opad deszczu, można w danym miejscu prognozować, kiedy i w jakiej wysokości wystąpi wzrost wody w danej rzece, czy ten stan zostanie przekroczony, czy osiągnie stan ostrzegawczy, czy też alarmowy, ale również bardzo wiele zostało zrobionych kwestii doposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej, jak i zarazem ochotniczych straży pożarnych. Działa przez cały czas i sprawdza się w praktyce krajowy system ratowniczo-gaśniczy, co zresztą widać i o czym mówił mój przedmówca, to również nie tylko strażacy, ale również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, policjanci, samorządowcy, którzy zarządzają w sztabach kryzysowych. Natomiast biorąc pod uwagę to wyposażenie, tak jak powiedziałem, to jest wiedza, doświadczenie, najnowsze narzędzia ratowniczej technologie, ale pozostaje jedno. Najwięcej jest w dalszym ciągu do zrobienia w kwestii budowania świadomości ludzi i kodeksu zachowań, kiedy przychodzi do bardzo trudnej decyzji. Ja też uważam, że to jest najtrudniejsza decyzja, kiedy jest polecenie ewakuacji. Nikt nie chce opuszczać, natomiast niestety trzeba niejednokrotnie taką decyzję podjąć, chociażby z uwagi na to, że łatwiej jest przeprowadzić ewakuację prewencyjną niż ewakuację ratowniczą, kiedy wtedy budynek znajdzie się już pod wodą, a dotarcie do niego może nie być takie łatwe i naraża zarazem życie ratowników. No rzeczywiście, ale też mamy taką informację, że padł rekord z 97 roku, że właściwie został przekroczony, jeśli chodzi o dobową sumę opadów w Jarnołtówku, tuż przy granicy z Czechami. Te informacje są niezwykle niepokojące i właśnie dlatego apelujemy o to, żeby tak poważnie te alarmy traktować. Ale konkretne sytuacje, jak ta dzisiejsza, o tym, że kobieta jechała samochodem, który został zepchnięty przez wodę do zalanego rowu, jak trudno wydostać się z tego samochodu, pokazała właśnie ta sytuacja. Co więcej, chociażby wiemy o tym, jak tu się zachować. No niezwykle niebezpieczna sytuacja, o tym cały czas mówimy, apelujemy, żeby nie zbliżać się do koryt rzeki, do tego, tam gdzie jest wielka woda, bo to jest niezwykle niebezpieczne, tak? Czyli ten przypadek to była po prostu próba takiej brawurowej przejazdu, tak, przez drogę, która już nie wiadomo w jakim była stanie, bo woda przepływała przez tę jezdnię i sam samochód został zepchnięty, tak, zmyty z tej drogi, więc ja jeszcze widziałem kilka innych przykładów, mi koledzy przesyłali, raportowali też, gdzie duże samochody też gdzieś tam się przewracały, czy miały gdzieś na pobocze. Pamiętajmy, że ziemia jest rozmięknięta, wszystkie te techniczne budowle, takie jak mosty, kładki, przejazdy mogą być już naruszone, one nie mają już takiej stateczności, jak to było przed jeszcze wielką wodą. I samo wchodzenie ludzi na wały przeciwpowodziowe w pobliżu rzek jest też ryzykowne, bo po prostu mogą tam wpaść, tak? Ta sytuacja naprawdę się zmienia, a z drugiej strony uszkadzają, czy naruszają też te wały, które są coraz bardziej miękkie, coraz bardziej wrażliwe na drgania, na to, że no, chociażby to, że ludzie tam przebywają, czy chodzą, może powodować, że będą pękać, że będą przesiąki. Stąd też technika strażacka, pożarnicza poszła w tym kierunku, żeby używać nie pomp wysokiej wydajności z napędem na silnik spalinowy, czy diesla, tylko na elektryczny właśnie, żeby nie było drgań, żeby jak najmniej ingerować w konstrukcję wału przeciwpowodziowego. To są takie niuanse, ale są szalenie istotne. Stąd też apel. O tym apelował dzisiaj i prezes Rady Ministrów i minister spraw wewnętrznych i administracji. Apelują służby właśnie o to, żeby wsłuchiwać się w komunikaty służb, żeby sprawdzać prognozy pogody. Tyle gości w studiu. Jeszcze dwa słowa podsumowania. Przenieśmy się do naszego gościa na łączeniu. Jak się przygotować na najgorszą sytuację? Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że ta sytuacja może nastąpić z uwagi na rozwój wydarzeń z godziny na godzinę. Powinniśmy mieć przygotowane dokumenty, lekarstwa, zapas wody pitnej, żywność, różnego rodzaju ubrania z uwagi na późniejsze możliwości przebrania się, a także środki higieny, naładowany telefon, latarkę i to powinno być przygotowane. Nie powinniśmy czekać na ostatnią chwilę i jednak ten apel służb powinniśmy zawsze ewentualnie wykonywać, niezależnie od tego, jak trudną decyzję trzeba będzie podjąć. Paweł Frontczak, były rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i obecny rzecznik, starszy brygadier Karol Kieszkowski. Bardzo dziękuję za
rozmowę, za te wszystkie informacje, wszystkie rady i apele. Najświeższe, najnowsze, bieżące informacje, proszę państwa, dotyczące sytuacji powodziowej w telewizji w Polsce 24. A już za chwilę moim gościem będzie europoseł Joachim Brudziński. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński, deputowany do Parlamentu Europejskiego. Ale pierwsze pytanie kieruję do pana jako byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jak pan ocenia tę sytuację aktualną powodziową, reakcję władz i przygotowanie służb? Przede wszystkim słowa niezwykłego uznania i szacunku wobec tych, którzy jak zawsze w takich sytuacjach dramatycznych stoją u boku dzisiaj mieszkańców, szczególnie Kotliny Kłodzkiej, Kotliny Jeleniogórskiej, całego Dolnego Śląska, czyli do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, ale co niezwykle istotne, również druhów ochotniczych straży pożarnych, do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Pyta mnie pani o to, jak władza jest przygotowana do tego. No w sensie PR-owym oczywiście będziemy słyszeć różnego rodzaju buńczuczki, zapowiedzi, że są gotowi, zwarci. Natomiast nigdy dosyć przypominania tego, jak kpiono wtedy, kiedy powoływaliśmy Wojsko Obrony Terytorialnej, że jest to jakoś prywatna armia, do niczego niepotrzebna. Jak kpiono i również ścigano tych wszystkich, którzy wspierali ochotnicze straże pożarne, bo chociażby to wszystko, czego doświadczaliśmy w ostatnich miesiącach w odniesieniu do Funduszu Sprawiedliwości, a przecież to tysiące chociażby pomp, które zostały skierowane, wozów strażackich, które zostały skierowane do ochotniczych straży pożarnych. Mogę powiedzieć z dumą, że kiedy byliśmy u władzy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, to zarówno mój poprzednik Mariusz Błaszczak, jak i moi następcy, pani minister Elżbieta Witek, czy później pan minister Mariusz Kamiński, czy ja osobiście, zawsze staliśmy murem za polskim mundurem. Zawsze. Nie ulegaliśmy różnego rodzaju, powiedziałbym, celebryckim idiotom, którzy atakowali polskich funkcjonariuszy, czy to na granicy. Nie mówiliśmy tak jak Tusk, że to są biedni ludzie w kontekście chociażby nielegalnej migracji, trzeba ich tu wpuścić. Nie atakowaliśmy w sposób tak brutalny, grubiański, jak niejaki Frasyniuk, który funkcjonariuszom policji przedstawiał się jako grzyb polskiego wojska, polskiej policji, czyli murem za polskim mundurem zawsze. A co do obecnej władzy, pani redaktor, no to jak sądzę, słyszałem, że Tusk pojechał tam na południe, to pewno będzie zwracał się do samorządowców, tak jak kiedyś przy okazji powodzi bodajże w 2010 roku. Ja wam wójta nie wybierałem, do kogo macie pretensje? Ja jestem spokojny, jeżeli chodzi o służby, jeżeli chodzi o straż pożarną, wojsko, policję. Natomiast co do obecnej władzy, to nie mam do niej zagroż zaufania. To są pizzerzy, pozerzy i jestem przekonany, że prędzej czy później zejdą z tej sceny politycznej w takiej atmosferze, w jakiej powinni zejść, czyli jako po prostu jeden wielki pizzy fotomontaż. A dopiero co medium w likwidacji pytało, po co te wozy strażackie były rozdawane na piknikach? Po co wozy strażackie, po co wsparcie dla OSP, po co wsparcie dla WOT-u, po co modernizacja służb mundurowych. Słyszeliśmy o jakimś rozdawnictwie. Nigdy dosyć bezpieczeństwa, nigdy dosyć państwo jest silne siłami właśnie służb mundurowych. I to realizowaliśmy jako rząd Zjednoczonej Prawicy, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości. To, o czym już właśnie tutaj powiedziałem, miliardy złotych, które popłynęły do służb mundurowych, do Państwowej Straży Pożarnej, OSP, ale również wojska, policji. To były decyzje rządu Prawa i Sprawiedliwości. Byliśmy wtedy za to krytykowani. Tych, którzy dzisiaj mówią, no jesteśmy dobrze przygotowani. Jak byśmy byli przygotowani, gdyby przez ostatnie 8 lat władzy była ta ekipa Tuska, który zawsze mówił, że nic nie mogę, albo Bronisława Komorowskiego, który mówił, że woda ma to do siebie, że prędzej czy później do Bałtyku spłynie. Jak było na dzisiejszym proteście w Warszawie przed Ministerstwem Sprawiedliwości?
No panie redaktor, nie tylko wobec tych, którzy się zgromadzili, tutaj każdemu, kto dzisiaj do Warszawy przyjechał, czy mieszkańcom Warszawy, chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo my nie możemy chować głowy w piasek, my nie możemy udawać, że w państwie nic się nie dzieje. Dzisiaj nie bez powodu ta demonstracja miała miejsce przed budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości, albo jak niektórzy mówią, budynkiem ministra sprawiedliwości w wydaniu pana Bodnara. My dzisiaj chcieliśmy powiedzieć, że wolni Polacy nigdy nie zgodzą się na to, żeby zwłaszczyć poczucie wolności i praw obywatelskich. To, co, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Mówił o tym bardzo wyraźnie nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński, w odniesieniu do sytuacji, jaka jest związana z osobą księdza Olszewskiego, ale również tych dzielnych pań z Ministerstwa Sprawiedliwości przetrzymywanych w tak nieludzkich warunkach. Czasami słyszymy, o, przesadzacie, jakież to tortury. Otóż powiedział to dzisiaj wyraźnie Jarosław Kaczyński. Według definicji ONZ-u te działania, które są dzisiaj wymierzane, szczególnie wobec tych pań, bardzo dzielnych. Ja chciałbym zapytać, gdzie są dzisiaj te wszystkie feministki, gdzie są te wszystkie obrończyni praw kobiet, jeżeli panie w sposób tak brutalny doświadczają tej praworządności w wydaniu Tuska i Bodnara. Ja zapytam, gdzie jest Adam Bodnar, bo 5 lat temu jako rzecznik praw obywatelskich krytykował policję za sposób zatrzymania mężczyzny podejrzanego o zabójstwo dziewczynki w dolnośląskich Mrowinach. Mężczyzna zresztą potem przyznał się do zarzucanych mu czynów i chodziło o kajdanki zespolone. Wtedy Adam Bodnar powoływał się na konstytucję, na umowy międzynarodowe, krajowy mechanizm prewencji tortur właśnie. I pytanie, jak ktoś, kto jest podejrzany o zabójstwo dziecka, jak ma się ta sprawa do księdza, który ma zupełnie inne zarzuty. Ale panie redaktor, no, ja sam jako minister spraw wewnętrznych i administracji niejednokrotnie odbierałem telefony od ówczesnego rzecznika praw obywatelskich, gdzie to pan Bodnar rozdzierał szaty nad rzekomą brutalnością polskiej policji. No to, co opinia publiczna mogła zobaczyć, to, co w sposób tak dramatyczny wypowiedziała mama księdza Olszewskiego, to wszystko, co mogliśmy zobaczyć na własne oczy. I też odwołam się tutaj do wystąpienia pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Zostawmy ten obrazek księdza Olszewskiego z tym ruskim agentem GRU, niejakim Rubcowem, który opuszczał więzienie. Zestawmy zresztą tych wszystkich oskarżanych o łapownictwo, wypomadowanych, wyżelowanych polityków Platformy Obywatelskiej, którzy opuszczali areszty po wielomilionowych kaucjach, na które to kaucje składali się ich koledzy z Platformy Obywatelskiej, z obrazem tego nieszczęsnego księdza. Dzisiaj rozpisane są konkursy w ramach Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Bodnara i wszystkie warunki, które są zawarte w tych procedurach konkursowych, są jota w jotę zgodne z tym, w jakich warunkach sięgał po te środki ksiądz Olszewski. A dzisiaj robi się taką pokazówkę. Też było o tym mowa, mówił Jarosław Kaczyński, przywołując, że ksiądz Olszewski został zatrzymany w święto kapłanów, Wielki Czwartek. Po co? Żeby próbować przerazić ludzi kościoła, przerazić kościół instytucjonalny. Dzisiaj ta władza, która szła do władzy z ustami pełnymi frazesów, konstytucja, praworządność, etc., można by wymieniać, mówi o demokracji walczącej. Co się kryje za tą demokracją walczącą? Nie wiem, czy pani redaktor wie, nie wiem, czy szanowni państwo wiecie, ale tuż po zakończeniu tej manifestacji naszej został zatrzymany samochód Jarosława Kaczyńskiego pod zarzutem, uwaga, rzekomo zbyt ciemny szyb. Samochód, w kierunku którego tylekroć leciały różnego rodzaju kamienie, niebezpieczne przedmioty. Tylekroć i wtedy Donald Tusk i Bodnar nie reagowali, a dzisiaj jest to tak małostkowe. I szanowni państwo, próbuje się największą partię opozycyjną, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, zdelegalizować, zdehumanizować, pozbawić środków finansowych. I dlatego my musimy być, tak jak była o tym dzisiaj mowa, jak powiedział premier Jarosław Kaczyński, dzielni i nie dać się zastraszyć. Nie dajmy sobie, proszę państwa, wmówić, że ta sitwa, która doszła do władzy 13 grudnia, jest w stanie wolnych Polaków przerazić i doprowadzić do sytuacji, że my się ulękniemy. Ulękniemy się słodko mówiącego pana Bodnara, który jest dzisiaj pod butem Tuska, że przestraszymy się samego Tuska. I proszę państwa, bardzo ważna informacja. Tą dzisiejszą manifestacją rozpoczynamy też akcję zbiórki podpisów przeciw nielegalnej migracji. Bo zwróćcie państwo uwagę, co się dzieje. Najpierw Tusk doprowadzał, chociażby z pomocą swoich pożytecznych idiotów,
idiotów z klubu parlamentarnego do tego, czy pożytecznych idiotów celebryckich do tego, żeby dezawuować ochronę naszej wschodniej granicy przed wpychaniem tutaj przez reżim Łukaszenki i Putina nielegalnych migrantów. A dzisiaj Niemcy zamykają granice wbrew obowiązującym przepisom, traktatom dotyczącym wolnego podróżowania i chcą zostawić ten gorący pasztet w takich krajach jak Polska. Czyli z jednej strony najpierw Tusk realizował politykę kanclerz Merkel, herzlich willkommen, otwieramy się szeroko, ściągamy tu setki tysięcy, miliony nielegalnych migrantów, nie do pracy, tylko do tych, którzy krzyczeli do Merkel, gdzie jest nasze euro, my przyjechaliśmy tutaj po zasiłki, a nie do pracy. A teraz, jak sobie Niemcy z tym nie radzą, to z pomocą właśnie Tuska będzie zamykana granica polsko-niemiecka, a z drugiej strony będą wpychani tu nielegalni migranci. Dlatego, proszę państwa, musimy się bardzo mocno zmobilizować, w krótkim czasie zebrać ponad 500 000 podpisów, żeby powiedzieć twardo nie nielegalnej relokacji i nielegalnej, podkreślam, nielegalnej migracji. Ludzi, którzy są tu zwożeni przez Łukaszenkę i Putina, którzy są tu wpychani. A pamiętacie państwo, jak Tusk jako szef Rady Europejskiej straszył Polaków, straszył polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak ich nie przyjmiecie, będziecie płacić. A dzisiaj mówi, powiedziałem Schulzowi, że najważniejsza to jest ochrona granic zewnętrznych. Tusk, gdzieś ty był, jak polscy żołnierze, jak Straż Graniczna, polska policja chroniła polsko-białoruską granicę. Stałeś i urządzałeś kabaretowe konferencje, wpuśćcie tych ludzi. To są nieszczęśnicy, którzy przychodzą do nas w poszukiwaniu lepszego życia. To bogactwo kulturowe będzie skutkowało tym, że nie daj Boże ulice Warszawy, Szczecina, Krakowa będą wyglądać tak, jak dzisiaj wyglądają ulice Paryża, Berlina. Czyli dzisiaj zarówno politycy francuscy, jak i niemieccy chcą ten gorący kartofel przerzucać do Polski. Figa z makiem, nie pozwolimy na to. Premier rozmawiał z kanclerzem, zapowiedział pilne konsultacje na forum Unii Europejskiej, ale pilne słowo padło 4 dni temu. Wie pan coś o tym, żeby coś się wydarzyło ze strony Unii w związku z tym? No wiem, że Tusk odebrał kolejny medal. W tym wypadku wysłał tam swojego właśnie teraz podczaszego, można powiedzieć, podopiecznego, czyli jak pana Bodnara, żeby w jego imieniu ten medal odebrał. Medal odbierał w siedzibie Niemca, który znany był ze swoich antypolskich wypowiedzi i działań. Zresztą swoistego rodzaju to już kolejny niemiecki medal przypięty do dzielnej piersi Tuska. Kiedyś odbierał medal imienia Rathenaua, też wyjątkowego Polakożercy. No, proszę państwa, to jest to, co dzisiaj Jarosław Kaczyński powiedział do nas pod pałacem, pod ministerstwem Sprawiedliwości. Dzisiaj jesteśmy świadkami realizacji agendy niemieckiej przez polskiego premiera i ten pożal się Boże rząd tej sitwy 13 grudnia. Dzisiaj w Polsce jest realizowana agenda niemiecka. Proszę państwa, nawet wracając do tego, od czego zaczęliśmy, tej sytuacji powodziowej. Czy pani redaktor i szanowni państwo wiecie, ile inwestycji zostało wstrzymanych po dojściu do władzy przez Tuska na rzece Odrze, jeżeli chodzi o zbiorniki retencyjne? Ile było ataku na ministra Grubarczyka, na rząd Prawa i Sprawiedliwości, kiedy kończyliśmy chociażby zbiornik retencyjny w Raciborzu. Dzisiaj słyszałem takie głosy, że gdyby nie ten zbiornik dokończony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, to w bardzo trudnej sytuacji byłby Wrocław. I co robi złodziej, jak ucieka? Krzyczy łapać złodzieja. Słyszymy, że dzisiejsza sytuacja powodziowa to oczywiście wina Prawa i Sprawiedliwości i Jarosława Kaczyńskiego. No nie ma takiej bzdury, której by Tusk i jego akolici, również ci pomocnicy medialni z tych mediów, które jakby taką otuliną otaczają te sitwę 13 grudnia, nie wypowiedzieli. Ale Polacy swój rozum mają. Szanowni państwo, tyle inwestycji, które przeprowadziliśmy, jeżeli chodzi chociażby o zbiorniki retencyjne, przez 8 lat naszych rządów, to rzeczywiście byśmy byli dzisiaj w bardzo dramatycznej sytuacji. Wracając do protestu, takie hasła jak demokracja walcząca, czynny żal, interwencja zewnętrzna, Norymberga. Co to jest za retoryka padająca z ust premiera? Marek Sawicki na przykład mówi, że on się szykuje na wybory prezydenckie i to jest taki sposób na budowanie silnego lidera. Jest to według pana właśnie taka strategia polityczna? Na pewno co do strategii Donalda Tuska, to już powiedzieliśmy, że jedna jest bardzo konsekwentnie realizowana, to znaczy agenda niemiecka, czy to w obszarze polityki gospodarczej, monetarnej, również militarnej, bo to jest też kwestia tego, jak dzisiaj próbuje się rozbroić polskie wojsko. Kiedy byliśmy u władzy, przez te 8 lat byliśmy tak brutalnie atakowani przez ówczesną opozycję, ale również ich partnerów politycznych w Brukseli czy w Berlinie, że przecież oczywistym było, że silna Polska gospodarczo, silna Polska militarnie, silna
Polska polską gospodarką, polską nauką, no w sposób oczywisty nie jest w interesie ani Berlina, ani Niemiec. Więc jeżeli pyta mnie pani dzisiaj o tą retorykę Tuska, no to jest retoryka oczywiście polityka, dla którego najważniejsza jest miłość, bo przecież nie raz słyszeliśmy, jak Tusk mówił, że dla niego najważniejsza jest miłość. Czyli jak ktoś cię wali kłonicą na odlew w głowę, no to robi to z miłością. Więc proszę państwa, jeżeli dzisiaj o 6 rano się patrzę Tuska, będą do państwa przychodzić, bo stwierdzą, że macie, nie wiem, zbyt ciemne szyby w samochodzie albo popieracie tych, których nie powinniście popierać, to wiedzcie, że za tym wszystkim stoi miłość Donalda Tuska do was, bo on wie lepiej od was, czego dzisiaj Polacy oczekują. Mówiąc zupełnie poważnie, to pani redaktor, Tusk dostał w 2005 roku takie bęcki od świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że coś mu się chyba w tej kalarepce pomieszało i do dzisiaj on sobie z tą traumą nie jest w stanie poradzić. Jestem przekonany, że te wszystkie gry, również swoistego rodzaju takie palenie Trzaskowskiego, z którym mamy do czynienia, jest taką próbą stworzenia takiej przestrzeni do ewentualnego kandydowania Tuska, bo on nigdy nie zapomniał właśnie tej sromotnej porażki, jaką odniósł w 2005 roku. Czy jest możliwe, żeby Polacy Tuska wybrali? No proszę państwa, to jest nasze zadanie, tych wszystkich, którzy uważamy, że Polska może być państwem bezpiecznym, że Polska może być członkiem Unii Europejskiej jako państwo suwerenne, jako państwo silne, jako państwo zasobne, a nie jako teren taniej siły roboczej, nie jako rezerwuar pracowników na szparagi, nie jako swoistego rodzaju podnóżek Berlina czy Brukseli. Więc musimy zrobić wszystko, żeby to kandydat Zjednoczonej Prawicy, kandydat Prawa i Sprawiedliwości te wybory prezydenckie wygrał, bo inaczej dopiero wtedy Tusk pokaże swoje prawdziwe oblicze i tą swoją miłość, oczywiście mówię to z ironią, bo jeżeli dzisiaj mamy do czynienia z czymś takim, to wyobraźcie sobie, co będzie, jeżeli w Pałacu Prezydenckim zasiadłby Tusk albo jakiś człowiek z jego namaszczenia, z jego polecenia. Kiedy ten kandydat będzie? Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi, że jesteśmy u końca drogi. Grono się zawęża, ale... No, Prawo i Sprawiedliwość jest partią przede wszystkim profesjonalną. No, my jesteśmy partią, która jakby nie kieruje się tutaj w tym niezwykle ważnym procederze wyłaniania kandydata jakimiś emocjami czy odczuciami. Mówił o tym dzisiaj premier Jarosław Kaczyński. Prowadzimy bardzo pogłębione badania w odniesieniu do poszczególnych kandydatów. Chcemy wskazać kandydata, który będzie takim kandydatem jakby nieoczywistym. I którego się potem nie wycofa, tak? Na przykład premier wycofał kontrasygnata. Chociażby, ale też będzie kandydatem, który da gwarancję tego, że jeżeli Polacy mu zaufają i zostanie prezydentem Rzeczpospolitej, to na pierwszym miejscu zawsze będzie stawiał interes najjaśniejszej Rzeczpospolitej, a nie interesy Berlina, Paryża czy innych stolic, jak mamy do czynienia w wydaniu tych polityków spod tego sztandaru 13 grudnia.